Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Witam ponownie American Truck Simulator. Dawno w to nie grałem, w zasadzie praktycznie wcale. Jakoś dosyć szybko wróciłem do ETS-a, nie wiem w zasadzie czemu, bo jest to całkiem przyjemna gra, ciężko mi powiedzieć. Ale wróciłem z okazji tego, że wyszedł nowy, darmowy i ostatni niestety dodatek do ATS-a. Mówimy tu oczywiście o Arizonie. I teraz tak, chciałbym przejechać się tam, bo po screenach widziałem, że jest to bardzo ciekawe, bardzo ładne i chciałbym się osobiście przekonać, jak to wygląda. Więc spróbujemy sobie wybrać trasę gdzieś w tamtym kierunku. Oczywiście z racji tego, że jak to w grach studia STS bywa, z racji tego, że został zrobiony upgrade, no cofnęło mnie do bazy, więc tamten poprzedni ładunek był anulowany, więc wybierzemy sobie nowe zlecenie, szybkie zlecenie i spróbujemy pojechać gdzieś w kierunku właśnie Arizony. Ale nie pojedziemy tam, ponieważ... A jest. Możemy pojechać stąd, tutaj. I myślę, że na początek to jest całkiem przyjemna trasa. Już się wystraszyłem przez chwilę, że nie będzie można jechać, ale jednak nie ma z tym problemu. Cóż tu za autko jest? Peterbilt. No i bardzo dobrze, ja Peterbilta lubię. Dużo bardziej na razie niż Kenwortha. I co? Zaczynamy, jedziemy. Kawka przygotowana, więc można śmigać. Zapraszam. Coś mi się tu poprzestawiało, jeszcze zajrzę do opcji tylko. Tutaj wszystko jest. Gaz mamy, choć nie wiem dlaczego w ten sposób. Hamulec jest, aha, i już wszystko wiadomo. Sprzęgiełko działa. Kierownica chodzi, no już jest wszystko w porządku. Możemy wrócić do gry. Tak jest, obroty nam spadły. Zobaczmy, co my w ogóle wieziemy. Gdzie mam? Kopacz. Wieziemy kopacz. Jak to wygląda? No dosyć konkretny ładunek, dosyć konkretny ładunek. Ale raczej nie zaskakuje niczym, bo przecież w ETS-ie mamy to samo. Okej, więc co? Jak tam nasza trasa będzie przebiegać? Tutaj to nam niepotrzebne. Wyłączymy sobie doradcę drogowego, bo nawigację mamy na sprzęcie. Jak nas tutaj gra prowadzi. Zahaczymy tutaj o ten stan jeszcze. No i dalej już fajnie przez Tucson. No myślę, że jest dosyć ciekawa trasa. Jeszcze tam nie byłem, ale mam nadzieję, że jakieś widoczki ładne będą. Dobra, to co? Ruszamy. Tutaj jest brama, dobra. No tu jeszcze jeden jakiś taki sprzęt do wywiezienia. I w lewo. W lewo nam nawigacja każe śmigać. Oj, żebyśmy się tylko zmieścili. Tamten jest daleko. Poczekam. Nawet zdążyliśmy bez problemu. Myślę, że teraz mogę napić się kawki. W ogóle ile przed nami? 463 mile. O, moi drodzy, to jest kawał drogi. Nie wiem, czy zdążymy ogarnąć to w jednym odcinku. Może, kto wie. Ale kawał drogi do jechania jest.
razie mamy zielone. Jak to długo potrwa, no właśnie, nie wiem. Bardzo dawno nie grałem w ATS-a. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem dlaczego. Jakoś dosyć szybko zatęskniłem za naszymi europejskimi drogami. Dobra, jedziemy, mamy zielone. I tu na autostradkę. Dosyć spory. O, akurat chyba nam się uda wjechać. Tak jest. Ktoś do mnie dzwoni. Później oddzwonimy. Staram się coś więcej nagrywać z tego ATS-a. Muszę sobie w ogóle jakiś plan nagrywania poukładać, bo jest tyle gier. Ostatnio ostro zagrywam się w Overwatch. Uważam, też jest świetną grą, naprawdę to daje kupę zabawy, kupę frajdy. I nawet jak się dostaje po tyłku, człowiek nie frustruje się jakoś z tego powodu, tylko bawi się dalej z równą przyjemnością. Oj, trochę za szybko jedziesz, panie. Ale jakoś poszło. Kto powiedział, że tereny pustynne muszą być nudne? Fajnie to wszystko tu wygląda. O, kolego! Ale mnie załatwił. Co za cymbał. Jeszcze ręcznie przez przypadek zaciągnąłem. No, ciężko mu trochę. Będę was zamęczać jakimś szczególnie długim odcinkiem. Myślę, że tak do pół godziny wystarczy. Jak nie dojedziemy, po prostu nagram kolejny odcinek i wyemitujemy go w drugim filmie. Zjechać, to będzie gdzieś tutaj. Kontrola wagi. Dobra, panie, nie ma problem. Nie ma problem. Ze mną jak z dzieckiem, za rączki do knajpy. Do ukrycia nic nie mamy, papiery są w porządku, więc myślę, że... Co jeszcze mam? Dostałem za prędkość? Serio? Dobra, gasimy silnik. Zaciągamy ręczny. Z ciężarówki byłoby dobrze wysiąść. O! Jest i radiowóz. No i ważcie, panowie. Całkowita masa pojazdu 67 400. Oj, uciekło mi. Ale chyba, skoro nie powiedzieli, że coś jest nie tak. Trochę mi niewygodnie sięgać tutaj do tej klawiatury. To możemy wsiadać i kontynuować.
O, silnik. A jak ja to zrobiłem? Na W się startuje? A, no widzicie. Ja omyłkowo nacisnąłem W, bo się chciałem poruszać. To taka pozostałaś po FPS-ach. Dobra, to jedziemy. Fajnie wygląda na tej autostradzie, jak oni wszyscy jeżdżą. Naprawdę fajnie. Chyba będę musiał się z tą grą przeprosić jednak. Zatrzymamy się, niech przejadą. Jak, aha, 55 mil można tu jechać. To ustawmy sobie na te 55 mil. Tempomat, o. Nie będziemy prędkości przekraczać, bo szkoda mandaty płacić. Zwłaszcza jak jesteśmy na dorobku i trochę nas nie stać. A, ja wiem, czemu ja się pogniewałem na ATS-a. Swego czasu chciałem nagrać odcinek na YouTube'a właśnie. Robiłem do niego, nie skłamię, jak powiem, że paręnaście podejść. I po prostu sypała mi się gra. I choć podejrzewam, że nie była to wina samej gry, tylko sterowników karty graficznej, to jednak tyle mnie to zirytowało, że dałem sobie spokój. No i musiałem sobie zrobić lekką abstynencję od tej gry. Teraz są już nowe sterowniki do karty i zobaczymy. Chociaż ciekawe było to, że na dobrą sprawę znikał mi po prostu dźwięk z gry. Podczas nagrywania uciekał mi dźwięk z gry. W ogóle nie było słychać silnika, ani otoczenia, środowiska, niczego. Tu musimy zjechać, żebym nie przegapił. Ciężki podjazd. No cóż, będzie trzeba sobie ręcznym pomóc. Damy radę. No jakoś sobie poradziliśmy. Dobra, stop to stop, wiadomo. Stanąć trzeba. Niech się sam rozpędza. Tempomat jest ustawiony. Chyba się trochę ciemno zaczyna robić. Którą mamy godzinę w ogóle? 18.55. Dobrze ja tam widzę? Tak jest. 18.55. Myślę, że za chwilkę będzie trzeba światełka załączyć. Pięknie leci. Zaraz będzie gazował. Szukam zachodu. O, tam jest zachód słońca. Światełka się przydadzą, jak widzę. Już wszyscy zapalili. Też włączę, żeby nie dostać mandatu.
tutaj znowu na autostradę będziemy wjeżdżali. Mamy ustąp, jak tam wygląda? Powinniśmy zdążyć. Dojeżdżamy do jakiegoś miasteczka. Co my tu mamy ciekawego? Arizona, wjeżdżamy do Arizony. Czyli pierwsza część planu osiągnięta, jesteśmy w Arizonie. Teraz musimy dostarczyć towar. Możemy się rozglądać, zwiedzać. Na razie dużych różnic nie widzę. Ale zobaczymy. To dopiero początek. Dajmy szansę. Przyjdzie nam jechać w nocy przez Arizonę, to też niewiele będzie można zobaczyć. Razem na wagę mnie nie ściągają. Nie będę płakał z tego powodu, zawsze to jakaś oszczędność czasu. Już jest po 21. Kawka jak znalazł. Żeby za kierownicą nie zasnąć. Zobaczcie to pochrząkiwanie. trochę mi coś gardło nawala. Przy okazji jeszcze z racji naszej, czy właściwie może, nie wiem czy waszej, ale na pewno mojej ulubionej pory roku, czyli wiosny. Lubię dlatego, bo się robi ciepło. Robi się przyjemnie, fajnie, ale mam niestety przykrą dolegliwość spowodowaną właśnie wiosną, czyli alergię. Trochę mnie męczy też, więc mówię przez nos. Ciągle z tego nosa leci. Ci, co mają alergię, to wiedzą, jakie to jest przyjemne. Człowieka po prostu potrafi do szewskiej pasji doprowadzić, zwłaszcza, że jak w nocy spać nie można. Człowiek tylko chodzi cały czas wkurzony i zmęczony. Ale co zrobić? Nie zawsze leki pomagają. Choć z tego co wiem, większość naszego, że tak powiem, układu odpornościowego znajduje się w naszych jelitach, jakby ktoś nie wiedział. Więc podobno wiele zależy od tego, co się je. Można się sporo negatywnych jakichś tam rzeczy z organizmu pozbyć, po prostu jedząc zdrowo i zacząć się lepiej czuć. Zobaczymy, jak będę miał trochę samozaparcia może. Nieraz już próbowałem. Nieraz mi się nie udało, bo jednak jestem wielkim fanem pizzy i z pizzy zrezygnować dla mnie to jest koszmar. Chociaż właściwie, wiecie, no, wszystko jest dietą, nie? Na dobrą sprawę. Jesteśmy w Phoenix. Wszystko jest dietą, tylko że to dieta albo zdrowa, albo nie. Myślę, że podobnie jak i ja, podobnie wiele osób nieraz przechodziło na dietę, tylko od razu zbyt restrykcyjne założenia sobie nakładało. No i ciężko wtedy w takiej diecie wytrwać. Wydaje mi się, że trzeba sobie dać trochę, że tak powiem, luzu. Jak się ma na coś ochotę, to zjeść, a stopniowo, powoli ograniczać produkty niezdrowe. Będzie dużo łatwiej. Ja swój mały sukces mam, bo przestałem jeść słodkie rzeczy.
batony, słodkie napoje, to wszystko mi odpadło. Odzwyczaiłem się od tego i nie lubię. Nie jestem w stanie nawet, wyobraźcie sobie, zjeść zwykłego grześka w ciemnej czekoladzie. No nie jestem w stanie tego zrobić, po prostu od razu mi gębę wykręca na lewą stronę. Po prostu jest to dla mnie za słodkie. I powiem szczerze, że bez jakichś specjalnych ćwiczeń, bo jakiejś tam aktywności fizycznej, nie wiem czy niestety, czy stety, choć wiem, że powinienem, nie uprawiam, a waga mi spadła, więc coś w tym jest, jakaś prawda w tym jest. Jakaś prawda w tym jest. Dobra, zobaczmy co na tym skrzyżowaniu. Jakimś fachowcem od odżywiania nie jestem, ale... Och, blisko ściany było. Ale myślę, że... warto spróbować. Coraz zdrowiej jeść, ale mam dropy straszne klatek. Masakra. Będzie fatalnie na YouTubie wyglądało. Jak na ten nasz układ, nasze jelita się nam oczyszczą, no to wtedy może rzeczywiście człowiek będzie mniej podatny na choróbska. Sam nie wiem, każdy gada co innego. Spróbować można. Zdrowe jedzenie na pewno jeszcze nikomu nie zaszkodziło, więc myślę, że można spróbować. Strasznie, 20, 18, 20 klatek mam. Makabra, chyba czas już naprawdę grafikę zmienić. W tym moim sprzęcie grafika to jest naprawdę wąskie gardło i widzę, że to tu przeszkadza, zwłaszcza jak chcę coś dla was nagrywać. Aha, to tutaj się staje. O, lodzie. O, losie. Lodzie, o. O lodzie myślę, nie? Słodyczy, nie wiem, o lodach myślę. Ja zapomniałem, że światła w Stanach są po drugiej stronie skrzyżowania, niekoniecznie przed. Już chciałem dojechać sobie tam. Czemu mi? Tempomat nie działa. Halo? O, jest, dobra. Miałem małą awarię, widzę w aucie. I tutaj w prawo nas proszą. No dobrze. Pojedziemy w prawo. O, motorek stoi. Ci, co moje jakieś stare filmy z ETS-a oglądali, wiedzą, że jestem fanem motocykli. Ładnie to wszystko wygląda, naprawdę ładnie. No dawajcie zielono, dawajcie. Dziękuję. To, aha, tu znowu na autostradę wskakuję. I chyba nawet na tą samą, na dziesiątkę. Czemu oni kazali z niej zjechać? Ciągnij, ciągnij, dasz radę. No i udało się. Ile jeszcze mam do przejechania? 130 mil. Patrzcie, tu możemy jechać szybciej. 75. Jakże mnie to cieszy. 55, 65. Czemu tylko 65? Nie mogę jechać szybciej? Coś mi się z tym tempomatem tu widzę zmniejszyć mogę. Patrzcie, on ma ograniczenie do 65 mil. Mimo tego, że ten stan pozwala mi jechać szybciej, to sama ciężarówka już nie. No życie, no co zrobię? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no? Tu są. Tak jak sądziłem, widoczków sobie nie za bardzo nie ma jak podziwiać. Bo jedziemy w nocy, tak przypadło.
ale myślę, że to jest nie pierwsza i nie ostatnia trasa przez Arizonę, więc... Kurde, ciągle się muszę zastanawiać, czy to dalej Arizonę, czy Nevadę. Nie wiem, jakieś mam takie... Nie wiem, czy dobrze mówię. O, proszę bardzo. Stała się jasność. Nie ma tak jak drogowe światło. No ale już nas ktoś wyprzedził i się nie nacieszyliśmy. Swoją drogą to uwielbiam, kiedy jadę gdzieś w nocy. Ogólnie bardzo lubię jeździć w nocy. Bardzo, ale jak jadę gdzieś w nocy, to uwielbiam jak jakiś... Właściwie jak wyprzedzam jakiś pojazd. On jedzie na drogowych światłach. Ja wjeżdżam przed niego i on tych świateł nie zmienia. Nie? Ja nie wiem, jak trzeba być mało inteligentnym, albo jak trzeba mieć ograniczoną wyobraźnię, żeby wiedzieć, że te światła, jakie on wali nam w plecy, odbijają się w lusterkach i palą normalnie kierowcy przed nim oczy. No niestety, ja rolet nie mam, nie zaciągnę sobie w samochodzie. Czasem niektórzy kierowcy, jak im się tam mrygnie, czy przeciwgłowy tylnym, czy nawet awaryjnymi, to się domyślą, ale niektórzy gdzie tam, walą ostro i tam mają wyczesane na to, co, czy oślepiają kogoś, czy nie, co ich to obchodzi. Zresztą, tam nie uważam, żeby był idealnym kierowcą, ale o zachowaniach naszych kierowców na drogach to można naprawdę pisać książki. Czekajcie, bo tu chyba on mi każe zjechać, nie? Dobrze myślę? Tak, dobrze myślę. Fajnie są tutaj te skrzyżowania na tych autostradach. Przejazdy, wjazdy, rozjazdy. Spoko. No ale mówię, no co mam podziwiać, kurde, jak jesteśmy w nocy, nie? Człowiek chce coś zobaczyć, to wymyślą w taką trasę, że w nocy jedzie. Można. Zmienimy sobie pas, bo widzę, że tutaj będzie trzeba skręcić. Industrial Zone. Proszę bardzo, czybyśmy byli już niedaleko miejsca? No i o, udało nam się zamknąć to w jednym odcinku. Bardzo mnie to cieszy. Naprawdę. Jest znaczek stop. Więc bezwzględnie stajemy. Jedźmy sobie powoli. Pomogę sobie trochę drogowymi, co bym coś widział. Chyba do firmy dojeżdżamy. No tak, Industrial Zone, no to wiadomo, do firmy wjeżdżamy. Przynajmniej na strefę przemysłową. Zameldować się trzeba, jakże. Dobra, zaciągnijmy sobie ręczne. Aha, i wybieramy sobie miejsce parkingowe. Stajemy tam, gdzie oni sobie zażyczą, czyli się pewnie pobawimy dosyć mocno. Dawno w to nie grałem. Czekajcie, którędy tu wjechać teraz? Ja to tak to zobaczę. Można pojechać tędy lub tędy. Oni sobie życzą to gdzie? Mamy to zaznaczone. Bardziej nie powiększę. Zapomniałem, że mikrofon mam za plecami, wybaczcie. Za bardzo tego nie powiększę, ale musimy stanąć gdzieś tu. Więc taki wjazd może być kłopotliwy, ale jak przejadę tu tędy, to też wcale może nie być łatwiej. No dobra, zobaczymy. Najwyżej mi się nie uda. Jedziemy. Do ciężarówki, kolego. Ciekawe, czy tam przejadę. Mamy wagę, tutaj wagi nie ma. Może powinienem jechać w prawo. W sumie mamy wagę, nie? Ale to się będę martwił później. Dobra, tu nie wjadę. Tu też jest waga.
Może nie wybrałem najgorszej opcji. Jak tam stoi jakiś kontener. Zmieścimy się czy nie? Tutaj jest ok. Co, on się zawiesił, że nie jedzie? Tam się mieści. No co on mi tu zaćwiczy za makarenę? Dobra, ale wiecie co ja zrobię? Jako rasowy kierowca po prostu pójdę zobaczyć. Odsuniemy sobie mikrofon. Pójdę zobaczyć, gdzie ja tutaj powinienem być. Jak pracowałem jako kierowca, to się tak robiło. Nie wiedziałeś, gdzie masz wjechać? Trzeba było iść zobaczyć. Unikało się wtedy sporej dawki problemów. Dobra, tu coś widzę. Tu musimy wjechać. Czekajcie, niech ja tutaj ogarnę to miejsce. Pokażcie wy mi to. Tu mamy zaparkować tyłem. Możemy wjechać sobie tu. Już wiem, jak to zrobimy. Podjedziemy sobie tutaj ciężarówką. Wtedy cofniemy. Czyli mogłem pojechać też tutaj tędy. Tak jak widzicie, sprzeciwka jak patrzę. Czyli tam na wjeździe skręcić od razu w prawo. Ale spoko. Powinniśmy sobie poradzić. Powinniśmy sobie poradzić. Bardziej ja. No nie dziwię się, że tak głupio tu wjechałem, kurna, tą wagę, wszystko klinuje, blokuje. O losie, Marcinie, jak ty tak będziesz jeździł. Dobra, mikrofon już mam. Próbujemy. Jedziemy. Mam nadzieję tylko, że mi się nie sklinuje naczepa tam na tym. Na razie powoli ciągnie, ale... Ja tutaj nie mogę, a nie, tędy nie będę wjeżdżał nawet. Tutaj się przodem ustawię, będzie katastrofa. No i stoimy, dobra, do tyłu. Dobra. Jedź, błagam cię. Naprawdę, nie? Tak to jest, człowiek wpakuje, kurna, i no. Nie ani do przodu, ani do tyłu. Jedź, dasz radę. Ach, ja tutaj ciągnę koło, ja pierdzielę, narobiłem bigosy. Coś by się udało? Ciągniesz go, ciągniesz. Ma ciężko. Ale koła się tu widzicie zablokowały. Weszły po... Ta bariereczka ma weszła pomiędzy dwa koła. Jest problem, nie? Znaczy, chociaż uważam, że ten problem tutaj w tym momencie jest przesadzony, bo myślę, że ta ciężarówka by se bez problemu z tym poradziła. Dobra, wsiądę do środka, mi się chyba uda. Jest, udało się. No ale właśnie, tak to jest, jak się niewłaściwą drogę wybierze. Jak się od razu nie pójdzie, nie sprawdzi, tak jak zrobiliśmy to tu w tym wypadku. No, dzisiaj to ja naprawdę tutaj wojarzę. Ciekawe, czy ja będę miał tyle miejsca, żeby tu wykręcić w ogóle. Chociaż może się uda. Dobra.
spróbujemy, nie? Spróbujemy, pojedziemy sobie blisko prawej tutaj. Tak jak ten snop światła nam się kończy. Oj, nie w tą stronę. Dobra. Do tyłu. Czy nam to zaliczy? Pewnie nie. Dobra, podjedziemy sobie troszeczkę do przodu, bo jesteśmy lekko z boku, jak widzicie. Lekko go obrócimy w ten sposób. Chcę naczepę tu nastawić. Ok. I do tyłu. No, złapiesz? Jest, udało się, słuchajcie. Dobra. Ręczny. Gasimy silnik. No i popatrzmy, no udało się. Nie powiem, że bez historii, że bezproblemowo, ale wjechaliśmy. Jakoś poszło. Dobra, zmieściliśmy się w wyznaczonym czasie, tak jak mówiłem, około pół godziny. No, wyszło trochę dłużej, niecałe 40 minut. I co? Jesteśmy na miejscu. Mam nadzieję, że będziecie chcieli, żebym kontynuował przygodę z Arizoną, bo chętnie sobie ten stan pozwiedzam. Zwłaszcza, że teraz właśnie jechałem w nocy, więc chciałbym pojeździć za dnia. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie łapkę. Jeżeli nie, to też zostawcie, chociaż wolałbym tą pierwszą. Komentujcie, jeśli nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji kanału, do wypowiedzi pod filmem. Ja się tymczasem z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć!